Bam bam barim bam 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 dibidi bam. Okej, jakiś czas się nie widzieliśmy. Dlaczego to raczej wyjaśnię w formie tekstowej, bo w formie tekstowej jednak czuję się pewniej. Ja mam się za jakiegoś świetnego mówcę. Wolę raczej operować słowem pisanym. Wybaczcie takie prowizoryczne warunki, ale jest dosyć wcześnie rano. Akurat teraz mam czas, żeby to zrobić. A nie do końca chcę gadać cały czas i wszystkim zatruwać życie w okolicy. Więc dzisiaj pytanie. Co się stanie, gdy pszczoła urządli drugą pszczołę? Ta druga pszczoła zdechnie. Koniec filmu. Miło było się z wami zobaczyć. Cześć. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, subskrybować, udostępnić. Pomyślałem sobie, że trochę urozmaicimy content. Ja się z natury lubię znęcać nad innymi, dlatego w międzyczasie zostałem nauczycielem. Zajmiemy się programem, kanałem, jednym konkretnym kanałem w tym przypadku, a w ogóle chciałbym poruszyć kwestię ogólnie takich kanałów. Chodzi mi o takie programy pseudonaukowe. Na pierwszy strzał mamy kanał Cuda Świata. Obejrzałem sobie ten film, uznałem, że film jest kretyński, bo to prawda, natomiast zastanowiło mnie kilka rzeczy i dojdziemy do tego. I trochę zrobiłem research na temat samego kanału Cuda Świata. Cuda Świata na tę chwilę 171 tysięcy subskrypcji. Wyświetleń tych te filmy mają, ten ma akurat trochę ponad 622 tysiące, natomiast potrafią mieć po 3 miliony, potrafią mieć tak mniej więcej te topowe twory, wypusty mają od 2 do 3 milionów wyświetleń. To jest absurdalne. Natomiast większość z nich uważam za standardowe, clickbaitowe twory, o których każdy z nas wie, to się będzie klikać. Nie jestem fanem tego, natomiast o tym chyba i o kondycji w ogóle takich mediów, o kondycji mediów przez takie twory powiedziano już bardzo, bardzo dużo. I tego nie uważam za jakoś bardzo groźne. Tego nie uważam za może groźne jako całe media, natomiast no, jest pewna grupa odbiorców, która lubi konsumować takie media typu chłopiec karmił ryby w morzu i zobaczył, kurczę, no, rybę. Jest to duża płaszczka. Albo no, wpuścili psa do klatki, nie wierzycie, co się stało. Chomik coś ma w paszczy. No, generalnie kradziony content. Kradziony content z jakimś beznadziejnym komentarzem z jakimś lektorem. Do lektora się nie mogę przyczepić, natomiast treść nie podejrzewam z przyczyn, o których zaraz powiem, że to jest jego wytwór, więc panie lektorze, no cóż, pieniądz nie śmierdzi. Też bym pewnie za jakiś pieniądz poczytał tekst o tym, że no duży sukces, duża rzecz, duży news. Do rzeczy. To są filmy pseudonaukowe. Pytanie, co się stanie, gdy pszczoła urządzi drugą pszczołę? To jest bardzo ciekawe pytanie i jestem w stanie sobie z łatwością wyobrazić, że jakieś ciekawe świata dziecko, bądź duże dziecko, bądź już naprawdę bardzo stare i duże dziecko, nie dyskryminujmy ze względu na wiek, dziecko w każdym wieku może być ciekawe świata,
kliknie w taki film i co zobaczy? Zobaczy bardzo ładnie nakręcone ujęcia, dosyć profesjonalnie zmontowane, z lektorem, i to wszystko sprawia wrażenie poważnego naukowego tworu. No i tak, i można się złapać na taki szajs. Jest tu całkiem dużo rzeczy prawdziwych, które są skopiowane wprost z Wikipedii, bądź pierwszych dwóch rezultatów wpisywanych w różnych językach, o czym za chwilę w Google, ciekawostki o pszczołach, bla bla bla. Wybrali sobie kilka i te rzeczy rzeczywiście się stały, ja to sprawdziłem. Natomiast to są byle jakie informacje, o których twórca w ogóle nie ma żadnego pojęcia o temacie. Też nie jestem jakimś wielkim specjalistą, jeśli chodzi o pszczoły. Nie znam się na tym za dobrze, natomiast znam się trochę i to już wystarczyło do sprawdzenia tego, że nie mają pojęcia, co tworzą. Nie mają pojęcia, co tworzą. A o tym właśnie, że w różnych językach. Tak, Cuda Świata ma odpowiedniki w praktycznie każdym języku i w praktycznie każdej wersji są to dokładnie te same ujęcia, dokładnie tym samym tekstem. Mój francuski nie jest wybitny, jest bardzo, bardzo zardzewiały. Natomiast mamy kanał Merveille du Monde i pewnie z tą S-ką źle coś przeczytałem. Merveille du Monde. Wybaczcie. Natomiast jest to dokładnie ten sam film, leży z francuskim lektorem. Nie jestem w stanie powiedzieć, co było pierwsze, kura czy jajo. Który ten, nie chciało mi się tego robić, nie chciało mi się researchować, który z tych kanałów powstał wcześniej. Na pewno nie polski, bo słychać po tym tłumaczeniu, że ja swego czasu zarabiałem tłumaczeniem tekstów i słychać, że to jest tekst przetłumaczony na odpierdziel, czyli byle jak, byle szybciej są zachowane struktury. Mam wrażenie, że angielskie, aczkolwiek nie jestem pewien, na pewno nienaturalne dla języka polskiego. Jest kilka wpadek tłumaczeniowych, z których się pośmiejemy za chwilę. No i poza tym wszystkie te ujęcia, może nie wszystkie, mam wrażenie, że wszystkie, ale być może z 70%, których jestem pewien, że gdzieś je widziałem. Natomiast to mnie prowadzi do wniosku, że prawdopodobnie wszystkie ujęcia są kradzione. Jedna ciekawa kwestia na początek, to pewnie wszyscy się domyślili, wszyscy wiemy, jak pszczółki mniej więcej wyglądają, przynajmniej te pszczółki miododajne, pszczółki miodne. I wszyscy prawdopodobnie domyślili się, że to, co żądli pszczołę na tym zdjęciu, to nie jest do końca pszczoła. Więc może na początek zastanówmy się, co to w ogóle jest. Cały kształt ciała tej istoty na początku od razu naprowadził mnie na myśl, że prawdopodobnie jest to osa, która ma taki cykl życiowy, że poluje na głównie pająki, aczkolwiek również larwy, prawdopodobnie incydentalnie również pszczoły, inne owady, jeśli nie uda się znaleźć pająków. Większość z tych os poluje w większości na pająki. Takiego pająka paraliżuje, natomiast nie uśmierca i składa w jego wnętrzu jaja, które się wylęgają i w żywym stworzeniu, najczęściej pająku, te larwy, na tym stworzeniu te larwy żerują, aż go sobie zjedzą i wtedy kontynuują rozwój i przeobrażają się w formy dorosłe. Bardzo, bardzo generalnie i skrótowo mówiąc. Natomiast ten konkretny przypadek, mam wrażenie, że po pierwsze został wybrany na podstawie wyglądu głównie, bo jest naprawdę bardzo zjawiskowy.
I mam wrażenie, że to jest przedstawiciel rodzaju Fimenes. To jest Indonezja, Malezja, część okolic Australii, aczkolwiek z tego co znalazłem, nie sama Australia. Większość tych wysp dookoła Australii. To są dosyć blisko spokrewnione istoty z osami o podobnym stylu życia, które możemy znaleźć w Polsce. To są te takie śmieszne zwierzątka z bardzo długim odwłokiem, takim patykowatym wręcz, które bardzo często możemy latem spotkać, jak sobie latają dosyć nisko nad ziemią. One właśnie wtedy poszukują pająków. Później tworzą takie śmieszne, jakby gliniane gniazda. Właśnie często po angielsku nazywa się je potter wasps albo mud coś tam wasps. W każdym razie, że niby że wyglądają te ich gniazda, jakby były ulepione z gliny czy z błota. To jest błoto najczęściej. No i tak, mam dosyć mocne wrażenie, że to jest właśnie Fimenes, które pszczą oczywiście nie są i nie mają z nią nic wspólnego. A co by się stało, gdyby taki Fimenes lub inny blisko spokrewniony z nią osobnik urządził pszczołę? To samo co z pająkiem. Pszczoła zostałaby sparaliżowana i zostałaby pokarmem dla dzieciaczków Fimenes lub czegoś spokrewnionego. Więc odpowiedzieliśmy sobie chociaż na pytanie z thumbnaila zjawiskowego. Przejdźmy dalej. Pszczoły są wszędzie. Pszczoły są wszędzie. Tworzą swoje miasta, kolonie i istnieją o wiele dłużej od ludzkich. To nie są pszczoły. To nie są pszczoły. To są na pewno muchówki. Widać to po budowie ciała, po oczach bardzo dobrze jest widać, po samej budowie głowy oraz po skrzydłach. Nie wiem, czy to są bzygowate. Mam wrażenie, że mogą być to bzygowate. Aczkolwiek nie jestem pewien. Jest cała masa muchówek, które udają pszczoły i osy, bo to jest bardzo dobra strategia na przetrwanie. Niewiele zwierząt lubi ryzykować starcie ze zwierzątkami wyposażone w tak nieprzyjemne w skutkach żądło. Ale to są, zresztą widać też po skali, pszczoły miodne nie są tak małe. Mam wrażenie, że to jest jakiś mlecyk ostatnio w tym sezonie. To są muchówki. W każdym razie to na 100% są muchówki. To jesteśmy w 10 sekundzie. O, te czołówki, wszystko to jest oczywiście międzynarodówka cudów świata. Większość ludzi dowiaduje się o ich istnieniu. Wszystko wygląda identycznie. Oczywiście kradzione. To było chyba gdzieś to z Minecrafta. Stworzenia podczas balów kostiumowych i kojarzą je również z różnych bajek. Przez całe swoje życie człowiek natyka się na działalność pszczół. To dzięki nim mamy miód i jeszcze wiele innych produktów. Wiele innych produktów. To jest coś, co ten film uwielbia robić. To jest coś, co pan twórca, prawdopodobnie jakiś stażysta pracujący za miskę ryżu, wiecie, pisaliście wypracowania na przedmiotach szkolnych, których nie lubiliście. Nie, teatr grecki cechuje się tym, że jest chór oraz dużą liczbą innych rzeczy. Każdy tak robił, natomiast no, na poziomie gimnazjum ok. Natomiast niekoniecznie w produkcji, która pozuje na poważną. Którzy ludzie dobrowolnie decydują się na urządlenia pszczół. Na przykład Michael Smith. No to oczywiście clickbait, o Jezus Maria, chłop dał się ukosić, urządzić penisa. Wielkie newsy, przerzucamy to. No to jest jedna z tych ciekawostek, które wyskakują w Google. Byłem przekonany, że najbardziej bolesne okaże się urządzenie biodra. W wyniku eksperymentu okazało się, że choć urządzenie genitalia jest dosyć bolesne, to jest szerszek. W stanie przebić bólu po... To jest na pewno szerszek.
to już jest na 100% szersze. Tamto poprzednie, mogła to być jeszcze osa, natomiast tak, to jest ten szerszeń, to jest ten osławiony szerszeń morderca japoński, którego nie ma w Polsce, nie ma w Europie, spoko, Maroko, kiedyś pisałem o tym, natomiast jest to szerszeń, to co ma pan albo pani w tym pudełeczku i w tych szczypczykach. No wiesz, to samo kradzione ujęcie oczywiście. W USA co roku umiera ponad 50 osób, które zostały urządlone przez pszczoły bądź inne owady. Bądź inne owady, no to kurde, no okej. Okay. W 1998 roku od urządlenia wespy, pszczoły bądź... Wespy. Skutera tego. Zginęło w tym kraju 48 osób. Tłumaczenia bardzo jako tak. ...po kontakcie ze zwierzętami prowadzone przez profesora Rona Evertona, pracującego na Uniwersytecie w Melbourne, zostały opublikowane pod koniec 2016 roku. To jest jakaś stawka z Wikipedii. Powołujemy się na źródła. Kradzione zdjęcia makro. Nawet tą animację z tymi głupimi ludzikami ukradli. Różne zwierzęta, no żądlą, no różne owady, no ludzie umierają, no generalnie, no część z tego to pszczoły, część to tam w Australii, część w Stanach. Profesor taki śmaki coś tam zbadał, mi się nie chciał tego czytać, więc ugułem. O, to fajne pszczoły, oczywiście nie pszczoły. O, no kurwa. Nawet pana prowadzącego tam ten dokument ukradli. Trochę godności. To jakieś losowe rzeczy, jakaś losowa kultura bakterii, coś tam wszczykuje sobie baba. No. Oj, tu dziewczynka no, urządlona. Jestem na stówę pewien, że to jest jakiś prywatny film jakiejś biednej rodziny, który ukradli i to jakaś biedna dziewczynka. O, jakieś losowe laboratorium z kiwi czym. Domyślam się, że część z tego to mogą być nawet filmy. Jakieś hollywoodzkie produkcje klasy B. To laboratorium jest bardzo stereotypowe, trąci mi trochę taką, ale na pewno w innych produkcjach, bo przejrzałem sobie ich inne produkcje, na pewno gdy ukradli część ujęć właśnie z takiego kina klasy BCD i niżej. Wśród pszczelarzy prawdopodobieństwo zgonu na skutek ich urządlenia wynosi aż 22%, ponieważ z każdym kolejnym... Tak, no co piąty pszczelarz umiera, jak go dziabnie pszczoła urządzi. To jest plaga. No de facto liczby pszczelarzy z dnia na dzień coraz mniej. Minuta ciszy. Zwiększa się nasilenie reakcji alergicznych. Należy również zauważyć, że w ostatnich latach... To jest następne. Dane skąd? Te dane mogą mieć coś wspólnego z prawdą. Znajduje się w jadzie pszczelim, że wywołuje on gorączkę, stany lękowe, duszności, bóle żołądka, zawroty głowy, wymioty, zadławienia, doprowadza do utraty przytomności, a nawet śmierci. Najprawdopodobniej niebezpieczną toksyną znajdującą się w ich jadzie jest melitin. A tu jest klon fiesta. To jest klon fiesta. Że jest to duża płaszczka. Co z kolei prowadzi do szybkiego rozprzestrzeniania się obrzęku. Losowy gibberish. Mądre nazwy. A przepraszam, może być trochę inne ujęcie teraz, bo musiałem przestawić na chwilę. Natomiast tak, skończyliśmy na losowej poplaninie peptydy, białka, krwinki,
mogą niszczyć błony komórkowe, a w konsekwencji i same komórki. To jest przepisane słowo w słowo praktycznie, bez żadnego wyjaśnienia. Jakaś animacja, co do której wątpię, że pokazuje akurat to zjawisko. Pszczela rodzina. A czy wiecie, że pszczoły komunikują się za pomocą pszczoły, tańca? Pszczoły komunikują się za pomocą tańca. To jest informacja prawdziwa, informacja ciekawa i dlatego czyniąca ten film niebezpieczny. Po prostu szokuje. Stokowa pani, szokujące info. Jeśli ogląda to jakiś pszczelarz, to może teraz wyłączyć, bo to będą informacje, które mogą go zszokować. To zarazem jeden z najpiękniejszych i jednocześnie najstraszniejszych naturalnych procesów. No, jacyś losowi ludzie, nie ujmując im, też warto podkreślić i pogratulować, że też walczą z tą dezinformacją, natomiast tak, no nawet losowi ludzie się denerwują, pszczelarze, że to jest wszystko nie do końca zgodne z prawdą. Gody pszczół to coś niesamowitego. Dziesiątki tysięcy owadów wzbija się w powietrze, tworząc rójkę i oddala się od ula na odległość 45 km. Odległość 45 km się oddalają zawsze. Ta rójka sobie wylatuje. Sobie myśli ta królowa, polecimy 45 km akurat, mierzą sobie, potem co? 45 km. Spośród całego tego mnóstwa pszczół tylko kilka z nich zostanie matkami. Spośród całego tego mnóstwa pszczół tylko kilka procent zostanie matkami. Tak, leci to mnóstwo pszczół. I później one sobie rozmawiają ze sobą. To jest ten 1%, my będziemy tym 1%, my zaakumulujemy kapitał i my sobie będziemy rządzić. Królowe są karmione specjalnym, to jest też inaczej niż z mrówkami, swoją drogą ciekawa kwestia, natomiast pokrótce królowe rodzą się królowymi. Królowe rodzą się królowymi, są karmione bodajże mleczkiem królewskim, wydaje mi się, że tak to się nazywa, innym pokarmem i są inaczej wychowywane, od początku są predestynowane do zostania królowymi. To nie jest tak, że z tego roju pszczół, który leci te 45 km dokładnie, większość umiera, te kilka, które tam sobie przeżyje, to nagle królowa. A nie matkami. Większą część roju stanowią trutnie. Większą część roju stanowią trutnie. Tak. To jest jeszcze następna ciekawa informacja. Właśnie jak sobie lecą te 45 km, to większość z nich stanowią trutnie, które jak wiadomo, to też z folkloru, z przysłów wiemy, z takich powiedzonek, wiedzy powszechnie znanej, że właśnie te trutnie wykonują lwią część roboty i one poświęcają swoje życie, żeby ta rójkowa chmara bezpiecznie tam dotarła. Truteń to jest podstawa pszczelego społeczeństwa, on wykonuje gro pracy. Bezpośrednio spoczywa cała odpowiedzialność za kopulację. Na jedną królową przypada około 5 do 7 trutni. Są nieważne de facto. Gdy powstanie rójka, królowa zaczyna wydzielać specyficzny zapach, aby przyciągnąć samce. Następna informacja, która jest prawdziwa, przemieszana z kompletną bullshit. Nasienny zapełni się dostateczną ilością plemników. Bardzo często matka wraca do ula z częścią narządu kopulacyjnego. To chyba trzmiel. Oczywiście taki samiec ginie na skutek wyrwania trzmiel narządów płciowych. Nawiasem mówiąc, podczas lotu godowego może dojść do tragedii. To znaczy śmierci królowej. Taka sytuacja może się wydarzyć, jeśli rójka ma miejsce blisko zbiornika. Kopulująca para może wówczas do niego wpaść i się utopić. Niemniej blisko zbiornika, kopulująca para może... To jest największe zagrożenie. Blisko zbiornika mogą się utopić. Z innych takich rzeczy
Jak przejeżdża obok samochód, to może je trzasnąć i umrą. Albo jak sobie ptak leci, to może je zeżreć. Albo wpadną w sieć pająka. Nie wiem, dlaczego wyróżnili akurat zbiornik. Zakładałem wodny. Bo akurat akwen wodny nie, ale zbiornik wodny tak, można by było ściślić. No to czy pszczoły mają jakieś... Wiem, że niektóre owady mają tak, że lubią sobie wpaść do wody od czasu do czasu, bo im się podoba ten odcień, dlatego też obsiadają samochody o takim właśnie kolorze lakieru. I generalnie niektóre owady rzeczywiście ciągnie trochę za bardzo do wody. Natomiast pszczoły dlaczego? Nie rozumiem. Tragiczny jest los trutni, które przeżyły. Po zapłodnieniu zostają oni wygonieni z ula oni, i giną śmiercią głodową, bowiem nie są w stanie przetrwać w pojedynkę. Forujce. Mówiąc o samcach i samicach, doszliśmy w końcu do nurtującego nas wszystkich pytania. A mianowicie, czy pszczoła może urządzić... Nie może, jest taka zasada w kodeksie obok tego 180... Drugiego artykułu jest paragraf trzeci, nie żądimy się. Nie będę wystawiał waszej cierpliwości na próbę. To oryginalnie była reklama, oczywiście. Jest to możliwe. Chcecie wiedzieć, w jakich sytuacjach tak się może stać? Otóż może się tak stać z wielu powodów. Pierwszym z nich jest zagrożenie z zewnątrz. Pszczoły z innej kolonii mogą napaść na inną rodzinę w celu kradzieży miodu. W tym przypadku przy próbie dostania się do ula bądź gniazda zostaną one zaatakowane przez jego właścicieli. Co ciekawe, te owady mogą zostać również zaatakowane przez przedstawicieli innych gatunków, na przykład przez trzmiele. Przez trzmiele. Trzmiel taki podlatuje sobie... Trzmiele potrafią urządzić pszczołę w taki sposób, że ona zginie. Jednakże owady te na ogół je tylko gryzą i wyrzucają z gniazda. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, trzmiel może stać się również członkiem kolonii. Jak? Jak trzmiel może się stać członkiem kolonii pszczół miodnych? Czy ktoś kiedyś widział taką sytuację? Nie wiem, może ja mówiłem, nie znam się na pszczołach jakoś super, ale czy ktoś zna taką historię, że trzmiel jakby tam podleciał do tego ula, chciał napaść na te pszczoły, a później zmienił zdanie i jakoś tak jednak się podał za pszczołę i tego? Znaczy, wśród mrówek są nawet takie zwierzęta, które są na tyle wyspecjalizowane, zwierzęta, owady, stawonogi, które są na tyle wyspecjalizowane, że potrafią ucharakteryzować się jako robotnice. Natomiast cały i co one z... całą swoją egzystencję na tym opierają. Oczywiście nie są to istoty eusocjalne, i dlatego mają w tym interes, rozmnażają się bardzo często partenogenetycznie, rozmnażają się albo też płciowo, w każdym razie rozmnażają się klasycznie. Nie ma tak, że jest społeczeństwo oparte w dużej mierze na bezpłodnych krewnych, praktycznie zawsze samicach, jeśli chodzi o socjalne istoty. No i one mają swój egoistyczny interes, żeby wedrzeć się do takiej kolonii mrówek, podawać się za robotnicę, dostawać jedzonko, czasami podawać się za królową, dostawać jedzonko i się rozmnożyć. Natomiast jaki interes bezpłodna robotnica trzmiela, która całe swoje życie podporządkowuje dobrobytowi kolonii, a przede wszystkim królowej i temu, żeby ta kolonia ul, czy trzmiele mają ule, ta kolonia trzmieli przekazała swoje geny dalej. Dlaczego, jaki jeden powód, dla którego miałaby się podawać za pszczołę i stawać się częścią gniazda? For fun? Członkiem kolonii. Co fascynujące, niektóre gatunki pszczół miodnych obrały konkretną technikę walki z każdym wrogiem.
Z każdym. No teraz na następna paczka połączeniowa, już odpuśćmy sobie, nie będę już tego. Pszczoły tworzą zwarty krąg i zaczynają trzepotać skrzydełkami. Mam wrażenie, że to jest jeden gatunek pszczół, który obrał taki lub kilka bardzo blisko ze sobą spogrewnionych gatunków pszczół, które stosują akurat taką metodę obrony. I poziom dwutlenku węgla, co prowadzi do śmierci atakujących je owadów. Jednym z najbrutalniejszych, no może najbardziej nie. Dramatycznych konfliktów to jest pasożyt. To jest pasożyt. Królową nie interesują zbytnio robotnice. Dlatego też żądli ona i pozbawia życia wyłącznie królowe z innych kolonii. Nowa królowa, gdy tylko nabierze sił, idzie oglądać swoje nowe włości. Gdy znajdzie inne królowe, które dopiero co się rozwijają, bezlitośnie żądli je aż do ich śmierci. Znaczy, jednak nie to zupełnie nie tak działa. Te królowe nie latają od nie wiem, może wtedy jak te 45 km latają razem z trutniami. Natomiast królowe pszczół miodnych nie zajmują się lataniem po okolicy i przejmowaniem innych uli. Walki między królowymi rzeczywiście się zdarzają. Jeśli zdarza się ta rójka, czyli to często się dzieje w ten sposób, że stara królowa zbiera tam 60-70%, w każdym razie większą część robotnic i oddala się w poszukiwaniu nowego lokum. Natomiast zostają te królowe młode, karmione specjalnym pokarmem i rzeczywiście wtedy one się nawzajem mordują. Najstarsza z tych matek pszczelich, która się wylęgnie z tego specjalnego pomieszczenia, w którym się chowają, zazwyczaj morduje wszystkie młodsze siostry. Zdarzają się też przejęcia uli, natomiast tutaj to jest tak powiedziane, jakby ta królowa Urabura Wataszka latała sobie po okolicy, nie przejmowała się robotnicami i po prostu sobie mordowała inne królowe. Zamierzam w tym materiale demonizować obrazu tych owadów. Te malutkie, pasiaste stworzenia są i inżynierami, i chemikami, i biologami. No, objawia się w tym, że... ...światu zwierzęcemu, roślinnemu, no i oczywiście człowiekowi. Dużo pożytku. Ten sam pszczeli jad, który wywołuje tak wiele niepożądanych reakcji w naszym organizmie, może również leczyć. No inżynierami, bo sobie coś tam buduje. Produkty wytwarzane przez pszczoły są w stanie poprawić metabolizm, stymulować odpornościowy, obniżać ciśnienie krwi, zmniejszać stan zapalny i 10 różnych innych rzeczy, które poczytają w jakimś linku, którego na 100% nie sprawdziłem. Układ hormonalny oraz układ enzymatyczny, czyli mówiąc prościej, produkty te działają i ratują w pewnym sensie życie. Przytoczę tutaj przypadek 27-letniej Amerykanki, która twierdzi, że to właśnie ukończenie wrażenie, że to jest pszczoły. No to jest jakaś następny kradziony. Mam wrażenie, że obie te osoby były z jednego dokumentu, ponieważ jakość kamery jest identyczna. Są też bardzo podobnie nakręcone to ujęcie. Mam wrażenie, że to jest po prostu kradzione z jednego źródła. No tutaj jakaś pani sobie zdaje się rządzić pszczołą i fajnie. Jako środek antybakteryjny w walce z przeróżnymi bakteriami i grzybami. Środek bakteryjny w walce z bakteriami. Wow. No tak. Pszczoły, tak jak większość istot eusocjalnych, mają bardzo dużą paletę zachowań, jeśli chodzi o zachowywanie higieny i powstrzymywanie chorób, tak. Pszczoły produkują antybiotyki, mrówki produkują antybiotyki, część termitów produkuje antybiotyki. Natomiast no tutaj to jest po prostu powiedziane, substancje bakteriobójcze można użyć w walce z bakteriami. I grzybami. Wielu naukowców uważa, że ta substancja jest pomocna w walce z zapaleniem stawów, stwardnieniem rozsianym, rakiem i wirusem HIV. Melitin może zniszczyć ochronną błonę wirusa, nie uszkadzając przy tym komórek. Ponadto wirus nie jest już wówczas w stanie wypracować mechanizmu obronnego. Do takiego wniosku substancja bakteriobójcza jest pomocna w walce z wirusem Waszyngtona HIV w St. Louis. Melitin może zniszczyć ochronną
Każdy antybiotyk. To typowy wirus tam w tle. Te malutkie, brzęczące owady w przyszłości nie tylko nas zaskoczą, ale i będą nas przerażać. A póki co pozostaje nam śledzić nowinki na ich temat. Zostało nam śledzić nowinki na ich temat. Like. Natomiast pozostało nam nie śledzić z tej strony i stron w tym stylu. Już mi się wyświetla 10 innych stron w tym stylu. Cuda świata, niesamowite fakty, ciekawostki ze świata, upiorne robale, cuda świata po raz kolejny, te śmieszne świry, jasna strona, to jest chyba pan Sanjaya Jaraszek. To serdeczne pozdrowienia, to są moja ulubiona banda szurów, jeśli chodzi o polskie internety. Niesamowite fakty, tak, tak, dużo jest tych rzeczy, dużo jest tych kanałów z bardzo clickbaitowymi tytułami, z bardzo mało sprawdzonymi faktami, z bardzo dużym rekinem, który zjada lotniskowiec w pewnym momencie. Tak, i kończąc, ja się trochę pośmiałem, natomiast znowu chciałem wrócić do tego, o czym mówiłem na początku. Ten film bardzo dobrze sprawia pozory tego, że ma jakąś wartość. To pytanie jest bardzo ciekawe i w internecie nie ma nigdzie oczywistej odpowiedzi i wpisywałem tam tą frazę na kilka różnych sposobów. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Taką odpowiedź mogę dać. Taka pszczoła zdycha. Nie są odporne na własne ja. To, taka pszczoła zostaje sparaliżowana i... tak też bardzo często się dzieje wśród mrówek. Nie słyszałem o tym, żeby mrówki miały jakąś wielką odporność na ja od własnego gatunku. Zazwyczaj skończy się to tak jak dla każdego innego owada. Ten jad jest magazynowany w zupełnie innym miejscu niż hemolimfa, czyli ta owadzia krew, w którym zazwyczaj dostaje się to żądło. Samo żądło może też sprawić dosyć duże spustoszenie, ponieważ to żądło nie utknie w pszczole, to tylko w takich gruboskórnych istotach jak człowiek to żądło utyka. Natomiast pszczoły są mięciutkie. Jest egzoszkieleton. Egzoszkieleton. Kalka z angielskiego egzoszkielet, który jest dosyć twardy, natomiast w środku stawonogi są bardzo ciapowate. Mają szkielet na zewnątrz. Sama nazwa wskazuje w niektórych językach. Natomiast tak, samo żądło, nawet bez jadu, może powodować dosyć duże spustoszenie. Kontynuując wniosek, to jest bardzo ciekawe pytanie. Pytanie, które sporo osób, w tym sporo dzieciaków, może sobie zadać. I trafią na taki film, który jest stekiem bzdur w większości uzupełnionym o... jakieś naprawdę podstawowe informacje przedstawione w bardzo złudliwy sposób i na pewno niewytłumaczony, niepogłębiony. No i wydaje mi się, że to nie jest dobry sposób na czerpanie wiedzy. Także jeśli jesteście rodzicami, czy jakoś macie kontakt z młodzieżą młodszą lub młodzieżą trochę młodszą, to można skontrolować to, co oglądają. Jeśli jesteście młodzieżą trochę starszą, możecie sami zwrócić na to uwagę, że nawet jeśli film jest ładnie opakowany i jest pan lektor i są animacje i wygląda tak jak inne programy popularno-naukowe, z bardziej zweryfikowanych źródeł, ma tak podobną strukturę,
Warto fact-checkingować, warto się zastanowić, jeśli coś mam brzmi nie do końca sensownie, to czasem warto też się dać ponieść intuicji i to sprawdzić. Bo tego szajsu jest mnoga, tego szajsu jest od cholery. I tym smutnym wnioskiem chyba skończymy. Pa. Jest to duża płaszczka.